Tak, i ja wiem, że to jest i fajne, jak ktoś wie, co to znaczy chodzić napełniony Duchem Świętym. I nie fajne, jak ktoś o tym nie wie, nie? I jest coś takiego, że jak Duch Święty przyjdzie do człowieka i on naprawdę doświadcza człowiek Ducha Świętego, to już wiadomo, że nic potem już nie chce, nie? Bo tak naprawdę mówiliśmy o tym, że my szukamy ekscytacji, że każdy człowiek, który mieni się nawet niewierzącym, on tak naprawdę szuka ekscytacji. Pieniądze, dziewczyna, chłopak czy jakieś inne rzeczy tak naprawdę potrzebne są każdemu do ekscytacji, tak? Do tego, żeby nic, żadna materia nie jest celem samym w sobie. Człowiek potrzebuje ekscytować. I to jest pragnienie, które włożone jest od Boga, żebyś ty był szczęśliwy. My to nazwaliśmy umownie ekscytacją, nie? Ale tak naprawdę człowiek ma głęboko w sercu te pragnienie mieć najwyższy stopień mocy i to w świecie się nazywa miłość. Bóg też nazwał to miłością, tylko że ludzie, którzy tego nie rozumieją, nie wiedzą, czego doświadczają, tak? Bo jeżeli ty myślisz na przykład, nie wiem, o ciele, czy o mężczyźnie, czy o kobiecie, to i tak człowiek chce doświadczyć miłości, nie? Że celem człowieka jest doświadczenie miłości. I tu właśnie wkrada się ogromne ryzyko, dlatego że gdy człowiek chce doświadczyć najlepszych rzeczy, najlepszej ekscytacji, najwyższego poziomu miłości i to będzie właśnie w przywiązaniu do człowieka lub do rzeczy, to centralnie człowiek pakuje się w demony. I dlatego stąd mówiliśmy, zbierzemy dziś do kupy, co mówiliśmy w tygodniu, przynajmniej niektóre rzeczy. I tutaj człowiek, to zobaczcie, to jest straszne, nie? Chcieć miłości, chcieć najwyższego stanu ekscytacji, zadowolenia i szczęścia. I człowiek, który pójdzie z tym, z tą potrzebą, prawdziwą potrzebą, do człowieka lub do materii, nadzieje się na diabła. Tak jest zawsze. Dlatego widzimy dziś w domach przemoc, kłótnie w rodzinach, w najlepszym przypadku zmuła. I to widać, że ci ludzie, którzy tak naprawdę, wiecie, to jest, popatrzcie, do czego ludzie się dziś przyzwyczaili, nie? Że wymaga się od kobiety, od mężczyzny miłości zamiast od Boga, to efekt jest tego taki, że jak się ludzie w ogóle znoszą już w domu po 15 latach, to już jest traktowana jako wielki sukces, tak? I to jest dramat, kiedy człowiek zszedł swoimi oczekiwaniami, już można powiedzieć na przysłowiowe psy, że już ciuła od tych ludzi, mężczyzna od kobiety, skąd się wziął homoseksualizm, zboczenia i tak dalej. No bo ludzkość dochodzi, że ta kobieta i ten mężczyzna mnie nie zaspokoi, to trzeba może w jednej płci próbować, może trzeba zmienić się w ogóle na jakieś inne dewiacje. I ludzie poszukują tego i efekt jest taki, że ciągle są zawiedzeni. Do tego momentu, dopóki nie wjadą w moc Ducha Świętego. Co to jest ta ekscytacja? Jest to moc. Jest to moc, której człowiek potrzebuje. I gdy człowiek doświadcza tej mocy w świecie, to on doświadcza mocy demonicznej. I stąd potem się biorą doły, stąd potem się biorą kłopoty, stąd jest sytuacja, że ktoś mówi, że kogoś kocha, za chwilę mówi mu, że nienawidzi. To są sytuacje, które powodują, że ta ekscytacja taka fajna raptem zamienia się na jakieś kłopoty. I dlatego chcąc tego uniknąć, musisz poznać prawdy i szukać ekscytacji. Zwróć uwagę, co religia robi. Religia emanuje czymś takim, że chrześcijanin to jest taki zamuleniec, nie? Że on taki chodzi przygnieciony, taki generalnie wyrzekł się wszystkiego. Nie. W prawdziwym chrześcijaństwie, jeżeli naprawdę idziesz za Bogiem, to właśnie powinieneś mieć roznieconą chęć i potrzebę potężnej ekscytacji i potężnej miłości. I mało tego, dojdziesz do tego, że będziesz to miał od Boga i zobaczysz, co to oznacza na tle tego, co ci może dać diabeł. Bo to nie łudźmy się, to nie jest tak, że miłość ci daje człowiek albo Bóg, tylko miłość daje diabeł albo Bóg. Dokładnie tak samo. Tylko że diabła miłość, diabła ekscytacja wcześniej czy później zamienia się na coś ohydnego. I ludzie się już do tego przyzwyczaili. Okej. Zwróćcie uwagę, pamiętacie, jak Żydzi traktowali to? Przecież pomyśl, przeciętny Żyd, on chciał być kochany, nie? Jak on podszedł Jezusa, zapytał, słuchaj, jeżeli ja mam kobietę i coś mi się w niej nie spodoba, mogę ją pogonić? A Jezus powiedział, nie za bardzo. A oni, to żenić się nie opłaca. To co to oni zrezygnowali z miłości? Nie, to byli mądrzy ludzie. Oni wiedzieli, że wcześniej czy później z tego lipa jest i oczekiwania są dużo lipa. W związku z tym ta kobieta mu nie dała tego, co on chciał, to ją wyrzucić. I taki Żyd sobie żył, miał
druczki z pismem rozwodowym i jak mu się pani nie podobała, nie spełniła jego wymagań, a wiadomo, że tak będzie, no to do niej napisał liściki, samolociki wysłał, do widzenia, ty już gdzieś tu nie mieszkasz. Jak Jezus im powiedział, że to nie tak powinno być, to oni się rozczarowali. To powiedzieli, jak tak, to się rzędzić nie opłaca. Czyli co, taki, że zrezygnował z miłości? Nie, ale oni wiedzieli, że coś tu jest nie halo, no nie? To próbowali wymieniać i no bo wiadomo, że z jednej nie wyciśniesz, to może z 20 wyciśniesz, tak? Coś jest nie tak. I pamiętacie, kobieta, która przyszła do studni, też ona tam miała partnerów z 5 i też jakoś to było. Ale jak Jezus ją spotkał, ona dostała zupełnie coś innego. Ona oszołomiona poleciała do miasta, nie? Tak samo jak uczniowie, pamiętacie? Jak oni na górze przemienienia dostali objawienie chwały, co za tym idzie, otworzyli serce i z automatu oberwali mocą. Przecież nikt normalny nie zrezygnuje z miłości, nie? Przecież na przykład co stał Piotr na tej górze przemienienia i mówi, no dobra, pójdę za Jezusem, już nie chcę żadnej miłości i tak dalej. Tak, nie, on zobaczył, co on dostał. My mówimy często, że oni tam dostali objawienie chwały. Nie tylko. Nie tylko. Chwała jest potrzebna, żebyś ty otworzył serce, a jak otworzysz serce, tam wjeżdża miłość. Tam wjeżdża miłość, tam wjeżdża najwyższe to, co szukałeś, żebrałeś po rzeczach, po ludziach, po kobietach, po mężczyznach, to tak naprawdę to siedzi u Jezusa. I ktoś powie, no okej, a jak miłość między kobietą i mężczyzną, jak to się ma? A to tak się ma, że jak dostaniesz to od Jezusa, to masz co dać tej drugiej osobie. A jak pójdziesz do tej drugiej osoby, to nic nie masz i nic nie dasz. Poza diabliną. I to jest dziwne. Dziś każdy człowiek powinien wiedzieć, co ma, czy ma diabelską energię w sobie, czyli pójść i traktować drugiego człowieka jak przedmiot, czyli nie wiem, zobaczcie, jak dzisiaj mówiliśmy o tym, jak człowiek wierzy w ciało. My wiemy, że dzisiaj w sprawach nawet damsko-męskich to podobanie się ciało gra rolę. I człowiek tak naprawdę traktuje drugiego człowieka jako przedmiot do tego, żeby się na nim wyżyć. To jest tragedia. O jakiej miłości mówimy? I dlatego dziś wiele dziewczyn czuje się wykorzystanych i też dużo facetów czuje się wykorzystanych, że coś jest nie tak. I to jest słusznie, że tak jest. Bo jeżeli twój partner i ty nie macie miłości od Boga, to będziecie próbowali wykorzystać siebie nawzajem, demonicznie i to wcześniej czy później to będzie widać, że coś tu nie halo jest. I zacznie się era pretensji, era kłopotów i tak dalej. To dziś żałośnie można patrzeć na to, jak to główne zaopatrzenie, które Bóg nam chce dać, to miłość, który Duch Święty jest odpowiedzialny za miłość Jezusa. W 6 rozdziale listu do Rzymian jest napisane, że to Duch Święty, to przeczytamy, to jest bardzo ważne. Gdzie to było? Zaraz zobaczymy. Czy dobrze pamiętam? Zobaczcie, Rzymian 5:5. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czyli zrozumcie, jakby ludzie często myślą, że Duch Święty to jest jakaś tam moc. Nie. Duch Święty jest mocą, jest tą sprawczą mocą, która powoduje, że miłość Jezusa, ona nie może być wlana do ciebie poza Nim. Dlatego ktoś, kto nie rozumie duchowego trybu i Ducha Świętego, nie może zetknąć się z Bożą miłością i dlatego będzie żebrał. Dlatego będzie żebrał u ludzi. Dlatego będzie żebrał, chodził u ludzi. Lub u jakichś innych rzeczy, jakieś dewiacje. Zwróć uwagę, że nie ma miłości dwa. Nie ma miłości dwa. Bóg, jeżeli mówi ci, idź, kochaj drugiego człowieka, to znaczy, że On chce ci najpierw ją dać, żebyś ty to wziął, zanim pójdziesz gdzieś dalej. Natomiast świat i religia naciska, że albo daj miłość, ty daj, albo ją weź od człowieka. Kłóciliście się kiedyś? Żądam od ciebie dowodu miłości. Dlaczego ty mnie nie kochasz? A jak człowiek byłby wiedział, o co chodzi, to powiedział, czym, kochanie, czym? Z czego? Z czego mam to wziąć? Z kwitu na węgiel? Z czego mam to wziąć? A ty masz miłość? On też powinien drugi powiedzieć, a no tak, no nie mam, no bo z czego?
Widzisz, uczniowie uczyli się prostej zasady. W czym jest problem, że człowiek, mówiliśmy o tym latami, człowiek ma ciągle złe adresy, ma potrzebę dobrą, ale po pierwsze nie wie, czyli potrzebę bycia kochanym, ale nie wie, do kogo z tym pójść. Nie wie, co to jest miłość i nie wie, do kogo z tym pójść. Nie ma pojęcia, do kogo z tym pójść. Dlatego chodzi cały czas żebra. Ja widzę dziś ludzkość żebrze. Żebrze. W końcu się ktoś ożeni i dalej widzi, że to nic. I dalej żebrze. Dalej żebrze. Słuchajcie, nie ma miłości B, C, D. Jest jedna miłość. Jest jedyną drogą i jedyną miłością. Zwróć uwagę, jeżeli Bóg stworzył mężczyznę, kobietę, stworzył ludzi, tak? Potem ta mężczyzna i kobieta poczęli, mieli dzieci, tak? Okej. I zwróć uwagę. I Bóg chce, żeby między tymi wszystkimi ludźmi latała miłość, tak? Ale w jaki sposób? Żeby od Boga wzięli i rozdali. A teraz, jeżeli ci ludzie skoncentrują się na sobie, to o co diabłu chodziło, zostawią Boga, to co mają między sobą dać? Dokładnie to i diabeł podrobił miłość, podrobił ekscytację, rozumiesz? Bo on wie, na czym polega Boża miłość. Wie, bo był kochany. Wie, bo był kochany. Na niego zlewała się miłość. I on był doskonale zrobiony i był odbiorcą Bożej miłości. Bożej chwały i Bożej miłości. I on wie, na czym to polega i próbuje to wcisnąć ludziom. Rozumiesz? On próbuje to wcisnąć ludziom. Tylko jeżeli przyjdzie ekscytacja, nazwijmy to miłość B od diabła, to pamiętaj, ona ma jedno zadanie, rozsadzić twoje życie. Przy chwilowych emocjach, pamiętacie? Ja pokazywałem wam w Biblii i to mnóstwo razy czytaliśmy, jak Amnon chciał wyszarpać miłość, znaczy on nazwał, że on ma miłość do Tamar, nie? Amnon, tak? I on miał miłość do Tamar. Czyli co? Dorwał ją, zgwałcił ją, to była miłość, a potem ją wyrzucił. Wyrzucił, mówi, wynocha mi stąd. I ona nie chciała za bardzo wyjść, to przywołał sługę i wyrzucił ją. I zobacz, to jest typowe to, co zrobił Amnon, to jest typowe to, co robi dziś każdy człowiek, który uważa, że ma miłość lub uważa, że wyszarpie to miłość od drugiej osoby. To ma to samo miłość, co Amnon. Dokładnie to samo. I teraz problem polega na tym, że diabeł to podrabia i ludzie się na to rzucają i diabeł mówi, zobaczcie, ile ludzi przychodzi do kościoła, tak? I chce tu miłość. Nie, wolą ludzie iść żebrać u ludzi, siedzieć, kombinować sami i tak dalej. Od kobiety, od mężczyzny, jak nie, to się rozwodzą i szukają dalej, tak? Na portalach, na ulicach, gdziekolwiek. Żebranie na śniadanie. I każdy ma nadzieję, że znajdzie. Każdy ma nadzieję, że znajdzie. Że w końcu ten mężczyzna albo ta kobieta, pomyśl, wiesz, jaki to jest problem rajcować się i mieć relacje na demonicznych ekscytacjach? Przejrzyjcie sobie dokładnie tę sytuację Amnona. On był pewien, że kocha Tamar. On był pewien na 100%. A tak naprawdę to on chciał demonicznej ekscytacji. Nie czuliście, jak ktoś przyszedł do ciebie, wyżył się i potem byłeś traktowany jak śmieć? Znacie to? Ani ty z tego nie byłeś zadowolony, ani ta druga osoba. Albo jak ty na kimś się wyżyłeś, to zwróć uwagę, traktowałeś człowieka dziwnie. To nie stoi nawet przy miłości. To nawet nie stoi przy miłości. To jest demoniczny wpływ człowieka na człowieka i ludzie tego szukają. Nauczyli nas przez telewizję, przez media rzucać się na drugą osobę. Dlatego dziś ludzie, zamiast przychodzić do Boga i błagać Ducha Świętego, żeby nauczył ich zmienić adres, bo to jest w tym problem. Że człowiek ma zabite, że miłość się ciągnie od człowieka, że człowiek przeciętny ma zabite, że ma miłość i zabite ma, że też chce wyciągnąć od drugiego człowieka miłość, że chce wyciągnąć i dać, nie zdając sobie sprawy, co ma. Ma potencjał ekscytacji, ale to są demony. Jeżeli ty patrzysz na drugiego człowieka i wzbudza to w tobie pożądanie, to proszę cię, nie nazywaj tego miłością. Jeżeli kogoś pożądasz ze względu na jego wygląd czy na względu jego aparycję, to nie nazywaj tego miłością. To jest normalnie demoniczna pożądliwość. Jeżeli się w twoim życiu to zrealizuje, to bokiem to wyjdzie jednemu i drugiemu, wcześniej czy później.
To nie stoi przy miłości nawet. Ludzie pożądanie demoniczne, przeżywanie demonicznych ekscytacji nazwali miłością. Znaczy diabeł to nazwał miłością. Kolejna podróba, która tak naprawdę jest pułapką i hakiem na człowieka, diabeł ma straszną satysfakcję z tego, że ludzie przychodzą po miłość do niego. Bo po to, żebyś ty przyszedł do drugiego człowieka po miłość, to właśnie diabeł nad tym pracuje, żebyś to robił. I przychodząc do drugiego człowieka po miłość, w tym momencie przychodzisz centralnie do diabła po miłość. Tak jest. I zobaczcie na ulicy, że tak to działa. Popatrzcie na swoich rodziców. Czy oni obdarowani są po uszy miłością, czy bardziej pokaleczeni? Czy dziś, patrząc na małżeństwa, które znasz bardzo dobrze, czy powiesz, że oni są umiłowani nawzajem, czy bardziej poranieni i pokaleczeni? Widzisz, jak się obdarowali? Popatrz, jak to działa w terenie, co ci mówię. Bo możesz gardzić tym, co ja mówię, ale zobacz, jak to działa w terenie. A ci, co dobrze wyglądają, to dobrze udają. Mnie nikt nie przekona, że ktoś traktuje Boga sobie o tak, jak piąte koło wozu i on się kocha. W najlepszym przypadku znoszą się i tolerują. Ale to nie stoi przy miłości. Człowiek taki nie ma pojęcia o miłości. Jeżeli pożegnasz się z Bogiem jako z Królem Królów, Panem Panów, będziesz traktował jako religijną kukiełkę, to nigdy nie doświadczysz Jego miłości, za którą jest odpowiedzialny Duch Święty. To zobacz, to co tu jest powiedziane, że nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czyli Duch Święty, On transportuje do ciebie miłość Jezusa. On transportuje do ciebie miłość Boga. I tu jest ważne, że wielu ludzi, naprawdę chrześcijan, chce Bożej miłości, ale nie rozumieją tego. Nie rozumieją tego, bo dlatego, że jesteś w trybie cielesnym, to nie potrafisz otworzyć serca. Pomyśl, masz do dyspozycji dziś dwie miłości. Miłość Boga i miłość diabła, czyli miłość, że ktoś ciebie będzie kochał albo ty kogoś będziesz kochał. Czyli miłość Boga i miłość diabła, tak? I jak myślisz, której miłości człowiek dziś chce, na którą otwiera serce? Widzisz? Szczery człowiek to jest, to od razu ci powie, że tak jest. Religijna gnida będzie be. Gołym okiem widać, gdzie ludzie są zaprogramowani. I teraz, gdy Duch Święty przychodzi do człowieka, on nie może mu wlać Bożej miłości. On musi go najpierw przeprogramować, bo jak wlejesz do człowieka miłość, jeżeli, zrozum, ty dziś podejdziesz do człowieka na ulicy i powiesz, Bóg chce ci przez Ducha Świętego dać miłość, to on się odwróci od ciebie i wyjdzie. I gdzie pójdzie? Do Kryśki i do Zdziśka, no. Bo tam on wie, że tam dostanie. Tak jest zakodowany. Przynajmniej będzie próbował. Przynajmniej będzie próbował. I później człowiek upadla się. Dlaczego tak jest? Bo on jest tak zaprogramowany. Nikt go w życiu nie nauczył, że ty człowieku, jak się urodzisz, to biegnij sprintem do Boga po miłość, żeby to później rozdać innym ludziom. Nie. Dziś każdy był zaprogramowany. Miłość od małego, to do mamy się idzie. Gdzie? Do taty. A potem się idzie do dziewczyny i do chłopaka. Zgadza się? Coś się pomyliłem? Już rodzice uczyli nas błędnie, że mama cię kocha. A prawda była taka, że mama cię zwaliła demonów kupę na kark? I potem ty te demony zrzucałeś na swoje dzieci i te same demony waliłeś w dziewczynę i w chłopaka. Nieprawdaż? I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Czy to ciermięga bardziej jest? Zwykła ciermięga. I teraz właśnie, gdy rozumiesz, gdy Duch Święty przychodzi, gdy przychodzisz przez uczniostwo, to rozumiesz, to jest problem dla człowieka, bo on jest zakodowany gdzieś tam na lewo, a tu trzeba pójść na prawo. I teraz jak wyresetować te serce, nie? Bo dziś człowiek idzie do Boga i z automatu się zamyka. I broni jakichś tam swoich opcji. To jest śmieszne, jak mówisz do Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Dam wam miłość, ukojenie. Zobacz, polecenie Jezusa to jest, żeby przyjść do Niego, wejść, trwać w Jego miłości, dokładnie. I dla człowieka to jest obrzydliwe. Dlaczego? To jest normalne. Bo jeżeli człowiek jest zaprogramowany na miłość gdzieś tam, to już na pewno nie pójdzie do Jezusa po miłość. Ja czasami z niektórymi ludźmi rozmawiam, to mi wymiotować się chce. Stoją dwa zademonione małolaty. Ja mówię, czemu wpychacie się do łóżka między sobą? Czy nie macie ślubu, nie macie nic? A oni, wiesz co ci mówią? My się kochamy, ty. My się kochamy.
My nie możemy wytrzymać, bo my się kochamy. Dwóch zademoniańców. My się kochamy. My nie możemy wytrzymać. Przyjdź do nich za 10 lat, zobaczysz, jak będą się kochali. Jeden z FIMFO będzie siedział i drugi. Jeżeli jeszcze w ogóle będą się odzywać do siebie. Miłość, nagiego w pokrzywach. Oni nawet nie mają pojęcia, że operują między sobą demonami i to tęgimi. A drugi głupek na to patrzy i podziwia jeszcze ty. Dziś rodzice wpuszczają takie coś zademonione do domu i pozwalają mieszkać razem. Przecież to jest horror. A wiesz dlaczego? To się wszystko dziś opóźnia z małżeństwami, z innymi rzeczami, bo czują pod skórą, że coś jest nie tak. Żeby sobie zrobić drogę odwrotu w razie co, tak? Czują pod skórą, że coś jest nie tak. Żeby w razie co szybko się zabrać. Zobaczcie, jak dziś świat żyje. Tak zwana kocia łapka. Dlaczego? Dlaczego? Bo każdy chce łatwiej później uciekać, nie? W razie co desant szybciej zrobić. To taka miłość jest, że ty desant sobie knujesz? Jeden kiedyś do mnie mówi, ja ją tak kocham, że ja nie potrzebuję papieru na to. I ja mówię, ty ściemo, ty oszuście, ty. Zademoniony. On tak kocha, że nie potrzebuje, rozumiesz? Nie potrzebuje tego jakby sankcjonować, bo jego miłość wystarczy, wiesz? Kolejny Bóg sam sobie ustala program, tak? I tak. I teraz Duch Święty musi zająć się człowiekiem, żeby go przeprogramować. Czyli żeby wjechać w Bożą miłość, ty musisz zrozumieć po pierwsze, na czym polegała ta wcześniejsza miłość. I tu ludzie się srożą. Jak im mówi, że to, co ty masz, to jest jeden wielki demoniczny cyrk. Ludzie się srożą. Ale tak jest. I teraz trzeba przyjść do Boga i podważyć to wszystko. Zobacz, jak będziesz miał nastawione serce na człowieka lub na jakąś tam inną materię, jak napełnić takiego człowieka Duchem Świętym? No jak? Jak on nie chce? Serce zajęte jest. A jak nie ma Ducha Świętego, to skąd miłość? I wtedy zaczyna się demoniczna ciermięga, bo nie ma takiego układu. Zobacz, jak ja mam serce, nie? No to nie ma możliwości, że ja sobie zakluczę te serce. Ja będę głupi, jak zakluczę. Ja potrzebuję otworzyć, ja potrzebuję być wypełniony miłością, nie? No to teraz jak nie otworzę na Boga, to zgadnij, na kogo otworzę. Tam, gdzie mnie diabeł skieruje, tak? I będę gapił się ciałem, spodoba mi się jakieś ciało i będę otwierał swoje serce, tak jak wszyscy to robią. Okej? Okay? I zgadnij, co wtedy przychodzi. Tak zwana miłość, tak? I otwierasz serce, demon ci mówi, bierz kobietę, bierz mężczyznę i człowiek nazywa to miłość, a on chce się na to rzucić, żeby to, co diabeł mu dał, przerzucić na tą drugą osobę. Otmij miłość. Naprawdę jesteś pewien? Pomyśl, na jakim poziomie są ludzie, którzy przychodzą i mówią, moja żona czy mój mąż jest cielesny, albo jeszcze co lepiej niewierzący, zresztą to na jedno wychodzi, i mówi, cieszysz się, że ja z tym się pobiorę, z tym czymś? Ja mówię, jak jesteś gotowy na zrzut, proszę bardzo. Twoja wola, tak? Ale ty to będziesz nosił później na grzbiecie. To nieważne, bo ja mam to samo, to wyjdzie na zero. Ja mu wywalę, on mi wywali i będziemy na zero. Prawda? I zobacz, i w ten sposób się ewangelizują ludzie miłością. Zgadza się? W ten sposób się ewangelizują miłością. Jeden szambo demoniczne przekazuje drugiemu. I działa to, na jakimś momencie jest fajnie, nie? Na jakimś momencie jest ta ekscytacja, tak? A potem to, co zawsze, zadyma. I teraz zobaczcie, może weźmiemy ten obrazek. I teraz, Kościele, jak będziesz funkcjonował i się uczył, to Bóg nauczy ciebie oczekiwać to, co... Jezus niewiele ich nauczył, ale nauczył ich oczekiwać na moc Ducha Świętego. Bo to On był odpowiedzialny tak naprawdę za rozlanie miłości w ich sercach. O czym teraz czytałem z Rzymian 5:5, tak? Czyli tak naprawdę Jezus ich wystawił na miłość. Mówi, czekajcie, czekajcie. I tu chrześcijanie oczywiście zrobili, że to przyszła jakaś moc, że to przyszły języki. To wszystko było przy okazji. Tam zlała na nich poza wieloma rzeczami dobrymi. Poza to, że byli mądrzejsi, poza to, że wiele rzeczy się dowiedzieli, to tam głównie przyszła moc miłości do nich.
Jestem przekonany, że każdy człowiek, który nie przejdzie przez wpływ Ducha Świętego, nie nadaje się do niczego. Do niczego. Do ciermięgi. Do życia na galerach. Do nudnej ciermięgi. Do nudnej ciermięgi. Obojętnie, czy to jest wersja solo, czy to jest wersja, czy to jest wersja małżeńska. Jest to nudna ciermięga. Masakra. I widać, zobacz po sobie, czy jesteś nastrojony do tego, żeby z każdego spotkania, z każdej modlitwy wyciągnąć maksa. Czy bardziej, posiedzę tam, a pójdziesz na randkę, gdzieś się gotujesz, nie? To zgadnij, co dostaniesz. Gdzie jest zaprogramowane serce? I to jest ważne, żeby z jednej strony, jak Duch Święty nie może wypełniać cię tak, jakby chciał, to możesz prosić i to Bóg respektuje. Ja chcę, żebyś mnie nauczył, żebyś moje serce dobrze namierzył. Żeby moje serce było gotowe do otwarcia się. Żeby moje serce było gotowe w końcu do otwarcia się tam, gdzie trzeba, przed Tobą. I wtedy następuje właśnie to, co czekamy w Kościele, że Kościół nasz dorośnie do tego, że Ty przyjdziesz na modlitwę i Ty będziesz głodny. I Bóg tę miłość wrzuci. A później będziesz to rozdawał. Ty nie jesteś powołany, żeby dla ludzi głosić w suchy sposób Ewangelię. Ty jesteś powołany, żebyś rąbać Bożą mocą, Bożą miłością. Raz, że rozwalić dzieła diabła, które są nad ludźmi, to będzie bolesne dla wielu ludzi. Ludzie kochają diabła, ale z drugiej strony w to miejsce przynieść miłość. I dziś, gdy ludzie mówią, żeby Bóg ich kochał, to mają strasznie błędne wyobrażenia miłości. Chcą przeżywać jakieś ciarki, jakieś różne rzeczy. To jest znacznie głębsza rzecz. Boża miłość to jest znacznie głębsza rzecz. To się nie da opowiedzieć dla cielesnego człowieka, co to w ogóle jest. Człowiek cielesny tego nie rozumie. Obecność Ducha Świętego w człowieku, który przynosi Ci Bożą miłość, to jest właśnie ta ekscytacja, przy której te wszystkie inne ekscytacje, to jest po prostu śmiechu warte. Śmiechu warte. Śmiechu warte. Naprawdę śmiechu warte. Dlatego nie dziwcie się, że uczniowie, którzy to przeżyli, oni już nie chcieli nigdzie iść. Oni już nie zamierzali nigdzie iść. Bo ktoś to doświadczy najwyższego levelu, nie będzie śmieciami się zadawalał. To, co Paweł powiedział, tak samo, jak weszła w niego Boża obecność, Boża miłość, to już on nic nie chciał więcej, bo to po prostu śmieci były przy tym. Okej? I ktoś powie, to zaraz, to mój chłopak nie będzie mnie chciał. Jak tak mówisz, dziewczyno, jesteś po prostu durna. To wolisz chłopaka, który ciebie wielbi ponad Boga i sypnie ci demonami w kark? Wierzycie naprawdę, że ktoś chce wielbić kogoś powyżej siebie, czy bardziej uczynić sobie podnóżkiem go do swoich nóg, żeby samemu wyjść na chwałę, tak? Zwróćcie uwagę, każdy egoista jest zapatrzony w siebie. W siebie. Walczy o siebie za wszelką cenę, żeby być dość dowartościowanym, żeby było na moim ma wyjść. To jest dramat. Dlatego Bóg chce to przełamać. Bóg chce to przełamać. I teraz zwróćcie uwagę. Tu jest przecięty człowiek, to jest rysunek mega zagmatwany, bo w trakcie, jak głosiliśmy na modlitwach, to się rysowało, także to był kiedyś człowiek. Znaczy, to jest człowiek na zielono narysowany. I efekt jest taki, że ten człowiek, on próbuje się modlić. Każdy człowiek, zrozumcie, każdy człowiek się modli. Każdy człowiek się modli. Tylko pytanie, do jakiego Boga? I widzisz, czyli modli się, wzdycha, mówi o swoich potrzebach, mówi o tym, że potrzebuje i mówi o tym, myśli o tym. Ludzie świeccy nie nazywają tego modlitwą, tylko marzenia, pragnienia, myśli. Natomiast ja wiem, że to są myśli, pragnienia i marzenia demoniczne, które chodzą po człowieku. I taki człowiek, on zwraca się do nieba. I teraz tak, te pierwsze niebo, co w Biblii jest napisane, będziemy zaraz o tym czytać, tu jest umieszczona nadziemska władza i zwierzchność. Tutaj jest. W tym miejscu. I teraz człowiek dostaje, jest całkowicie przecięty człowiek pod wpływem tej zwierzchności. Zobaczcie, przeczytamy to może. Objawienie 12:7.
I zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. Czyli tu jest pokazane, jaki będzie koniec tego całego świata. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie. Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. Zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Widzisz? O, to siedzi w tej chwili. To jest objawienie, to jest to, co będzie w przyszłości. On będzie zrzucony, ale to nie jest ten czas, gdzie on jest zrzucony. On dalej tu siedzi. I teraz zobaczcie, co on robi. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzucani zostali jego aniołowie, czyli tu jest miejsce dla diabła i jego aniołów, czyli demonów. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie i moc i królestwo naszego Boga, które jest zdecydowanie na wyższym pułapie i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, ale oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Czyli zwróćcie uwagę, że na tym poziomie dzisiaj my nie jesteśmy po objawieniu. Objawienie to dopiero to, co przyjdzie. Pokazane, co będzie zniszczone. Ta władza, która jest powiedziane w liście do Efezjan, nadziemska władza i zwierzchność jest umieszczona bezpośrednio nad nami. Tu musisz rozumieć to duchowo przestrzeń. To nie jest nad chmurą kilometr, ani przed chmurą, tylko to jest pokazane w duchu jako zwierzchność, z którą ty urodziłeś się i pierwsza na ciebie wpływała. I dla człowieka to było normą, że pierwsze, co odbierał, całe wychowanie swoje, potrzeby, adresy, po które pójdziesz, to wszystko było pod wpływem diabła. To trafiło każdego jednego człowieka. Zwróćmy jeszcze uwagę, może nie wiem, czy pójdziemy. Czyli tak, w 9 wierszu było powiedziane, zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat, wszystkich, zwodzący to znaczy oszukujący. Czyli wpływ na przeciętnego człowieka jest zwiedzenie i oszustwo. Pierwszy wpływ. Dlatego to, co ci mówi demoniczny człowiek, nieznający Ducha Świętego i to, co ty mówisz do niego, jeżeli masz kłopoty z Duchem Świętym, to każdego zwodzi mocą diabła. Nie swoją mocą. Czyli jeżeli ja będę pod zwodniczą mocą diabła chodził i nic z tym nie zrobię, to będę miał jakąś koncepcję na życie i to będzie wszystko zwodnicze. Jeżeli spotkam ciebie i ty będziesz taki sam, to my wymienimy się kłamstwami. Zgoda? Czyli każdy gra uczciwie. Każdy każdego oszukuje. No bo rozumiesz, nie ma prawdy w człowieku, który jest pod wpływem diabła. Nic. Taki człowiek potrafi tylko przyjąć kłamstwo i według tego kłamstwa żyć. I dałem wam jeden przykład. Jeden tylko przykład, chociażby kłamstwo miłości. Tak? Tego jest znacznie więcej. I dlatego człowiek, każdy każdego oszukuje, czy to bezpośrednio, czy przez media, ma nimi. Na przykład znaliście to, jak oszukiwałeś kogoś, nie znając Boga, że będziesz kogoś kochał? Co, nie robiliście nikogo w trąbę? I szczerze oszukiwałeś, nie? No. A potem nie wiedziałeś, jak się z tego wyłgać. A ta druga osoba jak cię oszukiwała? Też szczerze, nie? I jak wyszło? Jak zawsze. Szczerze. A później szczera kłótnia była, nie? Szczere hał-hał było. I każdy każdemu wyliczał jego błędy, no nie? Rozumiesz? Czyli
ty zwodziłeś kogoś, byłeś pod wpływem diabła, ktoś zwodził ciebie i to jechało. Na początku było fajnie, a potem było jak zawsze. Tak samo przyjaźniłeś się z kimś, patrzysz komuś w oczki, obiecujesz mu gruszki na wierzbie, fajnie jest, przyjaźń wielka, a potem tu świnia. No masz rację, a ty kim? Przekręt spotkał przekręta, no to jak ma być inaczej? Czyli ci ludzie wszyscy są zwiedzeni. Wszyscy. Po to jest uczniostwo. Jezus mówi, musicie poznać prawdę, której przestaniecie być zwiedzeni. W końcu wyjdziecie na prawdę w każdym aspekcie. Człowiekiem przed uczniostwem, który biega w tym świecie, nie ma prawdy za paznokieć nawet. I tu wyraźnie jest napisane cel. I to jakoś, nie wiem, czy zauważyliście, że dlaczego ludzie udają, że diabła nie ma. No bo jeżeli udasz, że jest diabeł, jeżeli uznasz, że jest diabeł, to będziesz musiał uznać, że jesteś zwiedziony, nie? Okej? Dlatego dziś przeciętny człowiek, on jest zwiedziony do tego stopnia, że diabła nie ma i on z diabłem nie ma problemu. Okej? Proste. Najlepiej było zwieść ludzi. Pomyśl, diabeł chce, żeby o nim ludzie wiedzieli tak, jak on chce. O Bogu też, żeby wiedzieli tak, jak on chce. I to wszystko jest zwiedzenie. Religia, która głosi jakiegoś tam Jezusa dziwnego, bez Ducha Świętego, cieleśni chrześcijanie, czy materialni jacyś ludzie, to wszystko jest zwiedziona ekipa. Z tego możesz wyjść tylko w jeden sposób. Szukając Boga z całego serca i dając Mu czas i Kościołem, gdy zginamy karki, jest jedyna nadzieja. Resztę pójdziesz bokiem. Będziesz w zwiedzeniu. Oczywiście jak człowiek myśli, że to jego zwiedzenie i ta jego miłość jest prawdziwa, to nie widzi potrzeby z tego wyłazić i to jest pycha. Czyli jasno jest napisane, że na tych okręgach, list do Efezjan, tutaj czytamy objawienie, rządzi diabeł i on ma wpływ, potężny wpływ na każdego człowieka. W każdym aspekcie. I Biblia mówi, nie odetniesz się od tego, nie nałożysz zbroi, będziesz, nie ostaniesz się, będziesz po prostu w tym procederze brał udział. Zobaczmy teraz może, czyli w czasach ostatecznych, już jak przyjdzie koniec, to Bóg to ścierwo strąci. I moc oszustwa zniknie. Ale to nie jest teraz. To teraz działa. Zwróćcie uwagę, że przeciętny człowiek, jak go spytasz na ulicy, mówiliśmy o tym, nie? On nosi ciuchy, się ubiera przed mrozem, bo się chroni przed zimnem. Ale zwróćcie uwagę, jak zapytasz przeciętnego człowieka, co w erze potężnego zwiedzenia ty robisz? Jak się oddzielasz od tego? To człowiek nie będzie rozumiał pytania, nie? Pomyśl, tak jakbyś chciał przepłynąć jezioro pod wodą, no nie? I ktoś mówi, to ty będziesz zaraz te 2 kilometry płynął pod wodę, ty mówisz tak, i ty stoisz w takich majtusiach, wiesz. A on mówi, ty po 100 metrach ty się utopisz, po 20 ty już się utopisz. I pomyśl, czy dziś widzisz ludzi, znasz ludzi, którzy nie pójdą nigdzie, dopóki nie wejdą w zbroję i nie wejdą w ochronę? Znasz takich ludzi? Czy każdy sobie idzie? On nic nie robi z tą mocą, która go miażdży, oszukuje. Sobie idzie. Ja rzadko którego chrześcijanina znam, który zanim ruszy z domu, to przywdziewa całą zbroję, żeby być chroniony tak jak ciuchy wkładasz. Nie, po prostu sobie człowiek leci, bo my lubimy być zwiedzeni, to znaczy ja już nie. Ludzie lubią być zwodzeni, bo to przyjemne. Dlaczego to przyjemne jest? No bo ta moc, ona cię zwodzi w ten sposób. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś kimś. Ty masz miłość. Dam ci drugą taką lolę, co tę miłość też ma. To jest przyjemne. Zwodzenie jest przyjemne, tak? W pierwszej fazie. Ty poradzisz sobie. Ty jesteś wielki. To zdolny. A jaki uczciwy. Ajajajaj. I co to jest? Chronić się przed tym? Dawaj więcej. Przyślę ci ludzi, którzy będą ci truli to. I człowiek aż kocha te zwiedzenie. Rozumiesz? Na tym polega zwiedzenie. Zwodzi cię najlepszy fachowiec we wszechświecie. To co on myślisz, przyjdzie i wyzwie cię od głupków? Chcecie zobaczyć, jak to działa? To popatrz, jak do ciebie się odzywał mąż na randce, a jak się odzywa teraz. Jest różnica? Albo twoja żonusia, jak ci patrzyła w oczy, namiętnie, a jak teraz patrzy? Widzisz to różnicę? To jest zwiedzenie. To ta miłość, co miała być i to, co teraz jest. Jest różnica, czy nie ma?
To możesz to nawet zmierzyć linijką i zważyć. Jest różnica, czy nie ma? Trochę, nie? A jeżeli nie widzisz różnicy, to zobaczysz, biedaku. Każdy zwodzi każdego. Oszukuje. Później będziesz w trąbę robił swoje dzieci, kościół, że kochasz Boga, wszystkich po kolei. Masakra. Dlatego trzeba być do tej akcji przygotowanym. I teraz zobaczcie, w jaki sposób Bóg mówi. Z jednej strony musisz włożyć zbroję, żeby się od tego odciąć. Zobaczmy teraz cały, dlaczego jest taki problem z dojściem do Boga. Dlatego, że jeżeli marzenia i pragnienia tego człowieka są takie, że on otwiera na poselstwo, poselstwo jest diabłem. Musisz zrozumieć, mówimy o tym, żeby w końcu dotknąć. Przesłanie, które słuchasz, słowo jest diabłem. I diabeł z nieba ci sieje coś takiego. To, co masz w głowie, już nie będę ci tłumaczył. To, co wszystko masz osadzone, to jest jego poselstwo. Człowiek się z tym zgadza, bo nie ma wyboru, otwiera na to serce i to ważne jest. Akceptuje to poselstwo. Dziś przecięty człowiek przyjmuje to zwiedzenie, czy się jego wypiera? W momencie, gdy człowiek otworzył serce i zaakceptował to wiarą, w ten sposób diabeł rozporządził i zakrył mu Boga. Proste. Jak uwierzysz w jedną obietnicę, to nie wierzysz w drugą. I w tym momencie człowiek dostający od Boga władzę na ziemi zdecydował, że diabeł może nad nim panować. Nie wiem, czy zauważyliście, w Biblii jest taki tekst, że Ducha Świętego dostają ci, którzy są mu posłuszni, ale gdyby tak zebrać to do kupy, to Ducha Świętego mają ci, którzy tak naprawdę są gotowi ponad wszystko uwielbić Jezusa, tak? Czyli Duch Święty nie był dany, bo Jezus nie był uwielbiony. Znacie Biblię, tak? Tak trochę. Czyli jeżeli wywyższasz Jezusa, to będziesz pod mocą Ducha Świętego, ale to też działa w drugą stronę. Jeżeli będziesz wywyższał coś innego, to dostaniesz demony. I z reguły z tym każdy jest już oswojony, bo zazwyczaj już tak jest i nikt nie widzi w tym problemu. Czyli przez główne wywyższanie dostajesz ducha. Czy to Jezusa, Ducha Świętego, czy to inne rzeczy, demony. Wywyższysz miłość panienki, chłopaka nad miłość Jezusa, dostaniesz miłość demonów. Proste. I człowiek to zaakceptował i w związku z tym diabeł dostał władzę od człowieka, no bo ten decydował, i zakrył go, człowiek stał się posłuszny diabłu. Powiedział, okej, i z tego stworzyło się, o ten cały bałagan, królestwo demoniczne, odcięte od Boga. Dlaczego? Nie dlatego, że diabeł jest silny, dlatego, że człowiek tak chce. Władza wynika z wiary. Ta władza wynika z tej wiary. Jeszcze raz, ta władza demoniczna wynika z tej wiary. I człowiek uganiając się za tym, jego wiara dała diabłu władzę. Oto ja rysowałem, to się rozchodzi tak. To nie jeden jest oczywiście człowiek, mnóstwo ludzi. I tych mnóstwo ludzi, ich wiara rozłożyła parasol nad ziemią. Bo człowiek zdecydował, że ufa diabłu. I Bóg wycofał się. Wycofał się całkowicie, no bo tak jak zobacz, ty przyjdziesz do Jadzi, się oświadczysz, a przed tobą przed Kazik i ona wybrała Kazika, to co zrobisz? No się wycofasz. Okej? I Bóg tak zrobił, on się wycofał. I człowiek z diabłem, posłuszny mu, zarządza teraz. Hoduje potworki dzieci, sam staje się potworkiem i ziemia jest w tej chwili pełna miłości i szczęścia, tak? Ja nie mówię o telewizji, w rzeczywistości jak jest, tak? Jest pełna miłości i szczęścia. I to wszyscy widzimy na każdym kroku, nie? Pełnych, potulnych, wspaniałych ludzi, miłość na każdym kroku i tak dalej. Ja ci podpowiem coś. Jeżeli na ziemi widzisz coś pozytywnego, to znaczy, że widzisz dobrych oszustów. Bo tu nie ma nic pozytywnego. Tu jest lipa i to jeszcze oszukana. Lipa i to zakryta i ona ma świecić, że jest dobrze. I to jest królestwo ciemności. Dlatego Jezus mówił do nich, macie walczyć i się modlić, żeby z tego bałaganu się wydostać. Ale co to znaczy? Że temu przysłowiowemu Kazikowi musi się więcej zachcieć Boga niż kryśki pieniędzy i wielu innych rzeczy, tak?
Czyli jeżeli on zdecyduje się wierzyć i przebije swoją wiarą, wejdzie do góry, ale niestety takich ludzi nie ma. I ja postanowiłem, że ja to zrobię. Będę normalnie ładował w niebo, aż się przebije. I często jest tak, że ty ładujesz w niebo, się przebijesz, a drugi wierzący ci stoi z boku i mówi, a ja nie chcę, i on mnie wkurza. Bo on mi mówi na moją żonę, na mnie, na moją miłość i tak dalej. I zakrywa mi niebo, ty. Bo ma takie prawo. Rozumiesz? Pomyśl, jeżeli u nas w kościele jeden będzie się modlił, a 40 będzie stało naprzeciwko, to które królestwo będzie ukształtowane? Przecież ty i ja masz taką samą władzę. Myślisz, że jak ja postanowiłem, że przebiję się do nieba, to aplauz dostałem od kogoś? Mówię tu w Polsce, idź powiedz, że zrobisz modlitwę rano, przed robotą, przed czymkolwiek i zobaczysz, jaki będziesz miał aplauz. Ludzie mają to gdzieś. Ludzie wolą realizować te królestwo całe, niż przebijać się przez to. To nikogo nie interesuje. Ludzie chcą tu siedzieć, tu się urządzać. Za wszelką cenę daj mi chłopa, babę, kasę, poreperuj tu mój Egipt. Nikt nie chce iść dalej. Ilu ludzi znasz, co wolą miłość Jezusa od tej ziemi całej? Ilu ludzi takich znasz? Dlatego dziś się ludzie nie modlą. Nie chcą. Oni uważają, że klecić materię do materii, dupcie wychudzić, dobrze jeść, dobrze pić, seks, to się nazywa miłość. Żyją tu, kręcą się tu. I dlatego królestwo jest utwierdzone. Dlatego Jezus mówił, jeżeli ośmielicie się zawołać, przebić. Modlitwy, Panie, reperuj to, one nie przebijają się. Pomyśl, jeżeli ktoś naprawdę zechce Boga, to jego modlitwa nie skończy się na czerwonej kresce. Teraz pomyśl, nie wiem, czy widzieliście, ja mówiłem o tym na modlitwie, że ziemia jest chroniona atmosferą. Czyli jeżeli spada jakiś meteoryt, on się powinien w tej atmosferze spalić. OK? I teraz popatrz. Tu jest atmosfera demoniczna. Ona jest utwierdzona wiarą ludzi. Sam wiesz, że jak staniesz przed 10 ludźmi i będziesz chciał się przebić do Boga poprzez ich chcenia, to napotkasz na problem. Tak czy nie? Czyli jak Jezus im przyszedł i powiedział, ja zagwarantuję wam miłość, to wszyscy klaskali czy szukali kamieni? Rozumiesz? Tak ludzie utwierdzili z diabłem na spółkę atmosferę. I teraz, jeżeli chcesz to przebić i dobić się do prawdziwej miłości, ty nie możesz się z tym zgodzić. Dlatego ja z religią i z cielesnymi ludźmi nie mam nic wspólnego i nie chcę mieć. Bo oni kręcą się ciągle w tych strefach. Utwierdzeni w diable. Obojętnie, czy w wersji chrześcijańskiej, czy pogańskiej, jak tam zwał, tak zwał, ale wszyscy, co kręcą się w tych strefach, oni nie mają nic wspólnego z Bogiem. Nic. Z Bogiem mają ci, co Go chcą. Nie chcą więcej od tych. Bo jeżeli widzisz, popatrz, idzie twoja modlitwa i ty chcesz miłości kobiety, mężczyzny i kasy. Nie przebije się. Widzisz to? Zostajesz, dochodzisz do tego, jest koniec. Ale jeżeli ty chcesz Boga, to musisz tymi rzeczami wzgardzić. Zgadza się? Tak czy nie? I zacznie się tarcie. I teraz tak, łatwo wzgardzić obietnicami demonicznymi? No nie, zaczyna się kocioł. Idziesz, modlisz się i teraz patrz, idą dwa twoje chcenia. Jedno chcenie do tego, co cię diabeł zaprogramował, a drugie, patrz, jedno chcenie, do czego cię diabeł zaprogramował i ono, wiadomo, kończy karierę na tym niebie, tak? Nic więcej nie chcesz, tylko urządzić cię w Egipcie, a drugie chcenie, na które Duch Święty będzie cię programował. I teraz patrz, które chcenie zwycięży? Widzisz? I jeżeli teraz chcenie masz równe, to trafisz na coś takiego. Jeżeli chcenie masz słabsze, to odbijesz się jak piłka od sufitu. Pumc i spadniesz. Ale jeżeli masz chcenie mocniejsze, to nic nie stoi na przeszkodzie. Pójdziesz. Pójdziesz do góry. Przebijesz tą strefę i zgadnij, w co wjedziesz. Gdy te słowo dostaliśmy w modlitwie, to który to opowiadał o samolocie? Ty? Gdzie ja już miałem to rozrysowane i zapisane, Grzesiek stał i mówi, że samolot jak leci, przebija się przez chmury i tam zawsze świeci słońce. Rozumiesz? To jest śmieszne, bo możesz siedzieć 5 miesięcy w chmurach, już możesz zapomnieć,
Na dole pada deszcz i pada i pada. Szczególnie w Norwegii takie klimaty były. Tam oni rekord chyba mieli 9 miesięcy, nie? 9 miesięcy pod chmurami deszcz padał, wyobrażasz sobie? I teraz jak dla kogoś już to jest norma i jak on przebił się ponad te chmury, to świeci słońce. Tam zawsze świeci słońce, bo nie ma chmur. Tam wyżej, no. Nie ma. I teraz, gdy jedziesz tu, co się niewielu ludziom zdarza, bo, no bo ktoś tu chce wjechać w ogóle? No, jeden, okej. To wyjdź już do domu. Ktoś tu wjedzie, to już nie ma o tego, to już jest pod nogami. Tu już nie ma, rozumiesz, chmury, pioruny są już pod nogami. Pamiętacie, jak w Biblii jest napisane, że Bóg spowoduje, że diabeł będzie pod twoimi nogami. I widzisz, po co jest Duch Święty? On jest, że jak ty tu krzyczysz, że ja chcę więcej, nie ciarek, ale chcę Boga, to On cię weźmie, przeszkoli i ty zaczniesz chcieć więcej. Bo widzisz, moc Ducha Świętego jest po to, żeby cię nauczył, a to twoja wiara przebija. Zrozum. To twoja wiara się przebija. Zwróć uwagę, kobieta, która wyczuwała od Jezusa uzdrowienie, ona była napełniona Duchem Świętym? Nie bardzo, ale miała wiarę. I Duch Święty, jak cię nauczy, to twoja wiara i twoje chcenie przebije tę strefę. Popatrzcie. Przeczytajmy. Daniela 10:13. To jest dobre, jak niektórzy z was to słuchają. Bajki gada, idę do domu. Dobre, nie? Daniela 10. Zobaczcie. Może ja wcześniej będę czytał. Spróbuję. 10:12. Wtedy powiedział do mnie, nie bój się Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie to do serca, to aby zrozumieć i ukorzyć się przed twoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na twoje słowa. I Daniel, on zaczął się modlić. I on nie modlił się już o te głupoty, tylko modlił się, on chciał Boga. On chciał Bożej odpowiedzi. On chciał Boga jako Boga. I zwróćcie uwagę, co się stało na tym niebie. Co tu się stało? Że wziąłeś sobie to do serca, to aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, to, że ty przestajesz chcieć całego tego bałaganu, tej miłości, stąd tego wszystkiego. Biblia nazywa to ukorzenie. Ja chcę ciebie. Ja chcę ciebie. To jest to, że odpuszczasz sobie, bo póki tego chcesz, to będziesz miał. To będziesz miał. I będziesz z tym się motał. Ale jak któryś się uniży przed Bogiem, bo to wiesz, to jest uniżenie, to ty możesz mnie zaspokoić. To też jest uniżenie. To diabelskie obietnice mogą mnie tylko zaspokoić. Zgadnij, czyje to są obietnice? Mężczyzna, kobieta, rodzina, praca, zaspokoją cię. Czyje to są obietnice? Kto je wyprodukował? Jeżeli korzysz się przed tymi obietnicami, to leżysz przed diabłem. A Biblia mówi, jeżeli będziesz leżał przed tymi obietnicami, to ja cię zaspokoję. I Daniel tak zrobił. On ukorzył się, rozumiesz? On ukorzył się i zobacz, co było. Ukorzenie się to nie jest zrobienie z siebie gamonia, tylko to jest postanowienie, jakiemu duchowi lub duchom będziesz służył. Czyli jeżeli człowiek jest pyszny, to ukorzy się przed diabłem. Nie skomleliście przed dziewczyną, przed chłopakiem, że chcesz to mieć? Przed pieniędzmi? Nie zdarzyło wam się to? Pokora, nie? Ukorzenie się. Proszę cię, nie mów tak do mnie. Nie wysyłaj do mnie takich SMS-ów. Przyjmij mnie. Albo tęsknota. Jak ja bym chciał, nie? To jest uniżanie się, ukorzenie się. I jak taką postawę będziesz miał przed Bogiem, że ja chcę ciebie, to Biblia to nazywa ukorzeniem. I teraz zobacz. Zrozumieć, ukorzyć się przed swoim Bogiem,
Twoje słowa zostały wysłuchane. O takich coś Bóg słyszy. I teraz tak, a ja przybyłem ze względu na Twoje słowa. Czyli Bóg wysyła anioła do Daniela, bo w niebie została wysłuchana modlitwa. I patrzcie, co się zaczyna dziać. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, czyli popatrzcie, jak ludzie sobie utwierdzili się z diabłem, no nie? Że to strefę przebić nie jest tak prosto. Popatrz teraz, żeby poselstwo z nieba przyszło do ziemi, trzeba było przebić strefę. Okej? Okay? Bo jak myślisz, za czasów Daniela ilu ludzi było, że operowało wiarą do nieba? Nie wiemy, ale w stosunku do globalnej ilości ludzi to można było powiedzieć nic. Dlatego przestrzeń była twardo zagospodarowana. I teraz patrz, co się dzieje. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, bo miał takie prawo, bo ludzie go chcieli. Ludzie nad danym terenem, nad naszym miastem chcą diabła. I jeżeli ma przyjść odpowiedź z nieba, mamy problem. Trzeba to przebić. Nie mieliście czegoś takiego, czemu Boże, ja do Ciebie mówię, a Ty jakiś głuchy, nie masz odpowiedzi i tak dalej. Ty musisz zrozumieć, na czym polega przebicie się Ciebie do Boga i Bożego poselstwa do Ciebie. Jeżeli ktoś kończy karierą, wiarą na ciele, to nie ma możliwości, żeby ta modlitwa się przebiła. Po prostu odbijasz się od swego ciała. Obojętnie, co Ty tam mówisz, czy różaniec, czy inny klepaniec, to się odbija, tylko pumc, 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 to nigdzie nie idzie. Dlatego wielu ludzi myśli, że Bóg ich nie słucha. Ale twoja wiara nie przebija tego. Ona nie idzie dalej. Bo jak kończysz karierę na chceniach, obietnicach demonicznych, po to one są, żeby zatrzymać twoją wiarę. Po to one są, żeby sparaliżować twoją wiarę. I ty nie chcesz dalej iść. Dlatego tu się kończy. Czyli, a ten jeden, Daniel, poszedł na całość. I jaki był finał? Sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, to jest Boży Anioł, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Ale przybyłem, czy on się przebił, zszedł do Daniela, ale przybyłem, aby ci oznajmić, co spotka twój lud w dniach ostatecznych, bo to widzenie będzie jeszcze na te dni. Czyli on przyszedł i oznajmiał Danielowi całą przyszłość, co będzie. Ale dlaczego tak było? Dlaczego Daniel miał kontakt z Bogiem poprzez anioła? Dlaczego tak się działo? Bo chciał. Bo się przebił. Przeszedł na drugą stronę. Jak to ma się dzisiaj? Dzisiaj to się ma tak, że, kochani, mamy lepszą sytuację. Dlatego, że odpowiedzialnym za transport i przebicie nieba jest Duch Święty, który ma zadanie nakłonić ludzi, żeby się zgodzili z Nim. Nauczyć, żeby się zgodzili z Nim. I ja mam wrażenie, że jak my przychodzimy na modlitwę tu każdego dnia, od rana już, to mamy za zadanie pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas, żeby najpierw spowodować nasze chcenie, bo Biblia mówi, że Duch Święty daje chcenie i wykonanie, okej? Okay? Daje najpierw Kościołowi chcenie, żeby Kościół chciał się przebić. Czyli na przykład, jak chcesz kasy i panny, to wstajesz rano i rąbiesz do wieczora. To jest oczywiste. Ale jak ktoś chce się przebić, on przychodzi i będzie się przebijał, bo on nie chce demonicznych obietnic, tylko chce coś z nieba. Jeżeli ty nie chcesz stąd, to nie musisz tu nigdzie chodzić, żadne modlitwy, tylko tu rąbiesz. Rąbiesz swoje, tęsknisz, wzdychasz i z tego nieba ci wali tam granatami. Ale jeżeli chcesz się przebić, to z Kościołem stajemy i co się zaczyna dziać? Duch Święty najpierw reperuje, jeżeli tu ci się zachce iść w Bożą stronę, oczekujesz na Boga, to Duch Święty przebija się, on wchodzi w tą strefę. Duch Święty nie ma żadnego problemu funkcjonowania. To jest potęga. On nie musi żadnych bojów toczyć. On idzie od razu. Fuch. I teraz, dlatego to są lepsze czasy, dlatego zobaczcie, te zesłanie Ducha Świętego było kluczowe dla ludzkości. Bo teraz tak, ty nie musisz być matołem. Jak zawołasz do Boga, że chcesz z tego ewakuować się, z tego całego syfu,
to On przysyła Ducha Świętego do ciebie i On będzie cię przystosowywał, twoje serce i twoją wiarę, żeby ci się zachciało przebić. I teraz, jeżeli Bóg dorwie ludzi, którzy będą chcieli nie zgodzić się z tym szlamem całym, ale zgodzić się z tym, żeby się przebić, to Duch Święty zacznie pracować, nastrajać twoje serce i ty będziesz chciał Boga już. A jak będziesz chciał Boga, to przebijasz niebo. I teraz, jeżeli tych ludzi z wiarą jest coraz więcej, to tu zaczyna się robić przestrzeń. Przebudzeniowcy mówią, niebo otwarte. Rozumiesz, o co idzie bitwa? I wtedy dopiero się zaczyna. Ciężko powiedzieć. Bóg czeka, żeby się komuś zachciało. To się nie zachce od razu. Człowiek jest tak zamotany diabłem od małego, że nie chce. Prawie nikt nie chce. Ludzie są uparci. Tu się organizować. Tu układać swoje życie. Ludzie nawet nie chcą wiedzieć i słyszeć, że to jest syf i chlew. Nie chcą nawet tego wiedzieć. Tu i koniec. Tu i koniec, za wszelką cenę. Tu jest moja ojczyzna. Nie wiedzą, jakie są tego konsekwencje, jaki finał tego jest. Dlatego Duch Święty musi przekonać ludzi o grzechu, bo nie uwierzyli i co czeka tych ludzi, którzy będą tu żyli. Jeżeli człowiek powie, nie chce nic wiedzieć na ten temat, Duch Święty nie przekonuje. Umysł, serce zostaje pod demonami. Oczy, uszy, wszystko. Demoniczny produkt. Oszust, oszukujący innych i dający sam się oszukać. Pamiętajcie, że jak ktoś jest oszustem, to oszukuje innych, ale też sam pada łupem oszustw. Natomiast jeżeli Duch Święty znajdzie pokornych ludzi, którzy schylą głowę i powiedzą, co ty masz, co ty masz, zaczyna uczyć. Zaczyna przestrajać serce. Widzisz, Duch Święty nie może cię wziąć za karki tam wrzucić. On nie zrobi tego. On będzie cię pytał, czy mogę przestroić twoje serce, czy mogę przestroić twoje pragnienia i chcenia. I ty powiesz mu nie, zostajesz tu. Zostajesz tu i będziesz latał podwiązany demonami z grobu do grobu. Od prawa do lewa. A jak już będzie źle, tam stękniesz coś, nie? I diabeł ci odpowie tam jako Duch Święty, tam masz to, masz tamto. Człowiek, który nie szuka królestwa wpierw i żyje w ciele, nie przebija się poza tą strefę. Modlitwy, wszystko co robi jest demoniczne. Wszystko. Głosi, mówi, robi, wszystko jest demoniczne. Pokażę wam, prosty przykład. Czasami słyszysz, ktoś mówi do ciebie i ty śledzisz jego słowa, czy to są Boże, czy nie. Wiesz, jak diabeł operuje tutaj literą i słowami? Perfekcja. Jeżeli ty śledzisz kogoś, czy on mówi dobrze, czy robi dobrze, czy śpiewa dobrze, to ty nic nie rozumiesz. Jeżeli chcesz wyśledzić kogoś, czy ktoś jest z nieba, ty musisz zobaczyć, jakiego ducha on jest. Ty nie możesz śledzić jego tekstu. Bo jeżeli śledzisz jego tekstu, to używasz ciała i nigdy poza tą strefę nie wyjdziesz. I nie będziesz miał daru, to co w Biblii jest napisane, w liście do Koryntian, nie rozpoznasz, jakiego ducha jest ten człowiek. Sam nie rozpoznasz, jakiego ducha jesteś, nic nie będziesz wiedział. Dlatego człowiek w pierwszej fazie, on powinien uklęknąć przed Bogiem i powiedzieć, nic nie wiem, nic nie rozumiem, nie mam o niczym zielonego pojęcia, pomożesz mi? I tu się zaczyna dopiero Duch Święty. Fuch, od razu jest nad człowiekiem. I od razu chce mu pomagać. Pomogę ci. I nic ci nie będzie wyrywał, tylko światło, 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 światło. Z tego dostaniesz to, z tego to, z tego to. I szybko uznasz, że tu się nie urządzisz. Szybko zobaczysz, że tu jest jeden wielki syf. I twoje pragnienia, fuch, polecą do góry. Jeżeli takich ludzi będzie więcej, gdy przestrzeń tu się zrobi, to niebo rozstąpi się demoniczne i Duch Święty zacznie działać. I ten poziom zejścia, to się nazywa Boże Królestwo, to, o co prosił Jezus uczniów. Jeżeli chcecie właściwie się modlić, to módlcie się, żeby to królestwo z nieba zeszło na ziemię. Jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje.
niech przybije to królestwo, niech to królestwo zejdzie z nieba na ziemię. Tu jest porządek, ale żeby ten porządek zgodził się z tym, to ci muszą chcieć. I wtedy jest tunel. Im więcej ludzi tego chce, im mocniej tego chce, ten tunel się poszerza. I wiesz wtedy, co się dzieje? Masz bezpośredni dostęp do miłości, masz bezpośredni dostęp do Bożej mocy. Masz bezpośredni dostęp do Bożego wpływu. Później zostaje tylko Kościołowi chodzić w tym, przesuwać się i tam, gdzie taki człowiek idzie, tam niebo się rozrzedza. Oczywiście inni będą zablokowali to, bo diabeł przyśle posłusznych swoich kanibali i oni będą wszystko robić, żeby niebo zamknąć. I to będzie ta bitwa. Jest to bitwa o otwarcie nieba. I ta bitwa musi najpierw być wygrana w tobie. Czy ty chcesz bardziej funkcjonować tak, w wierze swojej, zatopiony w diabelskiej woli, czy chcesz pójść do przodu? Jeżeli ty się przebijesz, inni ludzie staną naprzeciwko ciebie. Jeżeli Bóg da ci namaszczenie i siłę, to będziesz mógł modlić się, to co robił Paweł, żeby Duch Święty działał na innych ludzi i ich przekonywał o grzechu. O wierze w to cały bardak, a nie wierze w Jezusa, o sprawiedliwości i o sądzie. I wtedy Duch Święty działając na innych ludzi, to, co jest marzeniem naszego Kościoła, to, co powiedziałem, Duchu Święty, że tu mają przychodzić ludzie, to ludzie dotknięci przez Ciebie, którzy będą stawali w modlitwie i zobaczcie, jak u nas jest. Ci, co przyjeżdżają, chcą się modlić. Wszyscy, co przyjeżdżają, chcą się modlić. To są moje pragnienia sprzed wielu lat. Przyjeżdżają ludzie i przebili ludzi z starego Kościoła, starych, którzy tu są w modlitwach. Wielokrotnie. Bo Bóg takich ludzi posyła. I niektórzy z was śmiecie się, że to są słabi ludzie, błędni ludzie, ale oni mają na sercu modlitwę, bo oni rozumieją przez Ducha Świętego, że trzeba to robić, że trzeba iść w tą stronę. Zauważyliście? Każdy, co tu przyjeżdża, zalicza wszystkie modlitwy, idzie na zabój. Bóg zaczyna robić coś fajnego. I jeżeli diabeł poprzez swoich posłusznych ludzi nie zamknie nas w tym, bo będzie sprzeciw 100%, to przebijemy to. Przebijemy to. To pójdzie, już teraz są elementy, już teraz Bóg fajnie kapie, są elementy, ale to musi pójść dalej. To musi pójść dalej. To musi pójść dalej. To musi pójść dalej. Czasami jak Duch Święty przychodzi, nie może nawet trzymać. Jest taki wpływ, że nie można wytrzymać. Ale patrzysz z boku, a drugi nietknięty. Dlaczego tak jest? Nie? Widzisz, kiedy staniemy Kościołem i ta strefa się poszerzy, bo to słabo jest, nie? Jak Duch Święty uderzy swoją mocą, niebo się rozstąpi na jednego człowieka, na dwóch, selektywnie. Ktoś powie, dobrze, ale czemu nie więcej? Czemu nie więcej? Czemu nie więcej? Czemu nie może to niebo być szersze? I to jest właśnie dlatego, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli z Boga coś masz i Duch Święty dotyka ciebie, to proś Go od razu, żeby to też dotykało innych ludzi, bo będziesz chodził w wąskim przekroju nieba. Będzie ci dobrze, okej, ale Bóg chce, żeby to królestwo się rozszerzało. Żeby ludzie użyli swoich praw, inni, którzy mają do tego, żeby to niebo rozciągnąć. To, co zrobił Daniel, widzieliście? Tam fajnie było w innym miejscu powiedziane, miły mi, mężu, miły, ja aż miło ciebie słuchać i dlatego posyłam do ciebie ludzi, aniołów swoich. Dziś my w lepszych czasach żyjemy, bo mamy moc Ducha Świętego i tych Danieli może być więcej. Więcej, dotkniętych ludzi Duchem Świętym, którzy chcą się przebić, którzy chcą poświęcić czas, żeby się przebić. I teraz Kościele, pytanie. Chcesz zmarnować swoje życie w tym getcie? Mogę ci na piśmie to dać, że będziesz rozczarowany z tego życia. Mogę ci na piśmie dać, że będziesz rozczarowany z tego życia. Jak mi się mówi, ludzie mówią o cenie, że tu trzeba cenę zapłacić, żeby się tu przebić. Przestań. Tu jest większa cena. Tu jest większa cena w syfie siedzieć.
okładać się demonami, okładać się fałszywymi miłościami na prawo i na lewo, to gdzie jest większa cena? Żyć nudnym, śmierdzącym życiem, schorowany, zrypany, znerwicowany i zawiedziony. Tak jest finał tego. Owoce ciała znacie, nie muszę wam czytać, nie? Tu są tylko owoce ciała. W tym królestwie nie ma owoców ducha. Jeżeli gdzieś są jakieś owoce ducha, to przemalowane. I tak wyjdzie, że to śmierdzi. Tak, tak jak mówiłem na początku, niby to miłość, a potem się okazało, że to był jeden wielki chłam. Zgadza się? Deszcz spadł i z jabłka się zrobiło G. A taki piękny owoc był na początku, tak? Kościele, do wyboru, do koloru. Oczywiście, że jak człowiek zaczyna i tu masz pragnienia, marzenia i tak dalej, i zaczynasz się przebijać, to ci diabeł na wszystkich ogonach stanie, żeby ciebie ściągnąć z tego. Byś miał kołdrę przybito gwoździami i zagięto na drugiej stronie te gwoździe. To jest normalne, bo to zacznie się bój. Diabeł wie, co się dzieje. Zrozum, diabeł wie, co się dzieje, jak Kościół woła. Jak Kościół staje i nie skomli w jakichś prośbach, tylko centralnie przebija niebo. Pomyśl, może ci coś tutaj się udogodzić. A co będzie, co ty dostaniesz, jak niebo przebijesz? Pomyśl, tu ludzie skomlą o jakieś ekscytacje, za które zapłacą, a tu oberwiesz taką ekscytacją, że zamienisz ten bardak w 3 sekundy. Tu jeżeli coś dobrego dostaniesz, to na kredyt, później będziesz bulił za to. Mieliście taka miłość wybuchowa, nie? Ona jest taka fajna, a w którymś momencie wybucha. Widziałeś, jak twój kochanie tak cię kocha, a w którymś momencie wybucha. Znacie to? Taka wybuchowa miłość, ty. Tak rozumiesz, jesz pączka, no nie? A on ci w buzi wybucha. Słodki, 2 pierwsze kęsy, a później ci wybucha i twoja szczęka leci jedna na jedną stronę, a druga na drugą stronę. To jest ciało, nie mieliście tego? Takie słodkie, ale wybucha, kurde, no. To może nauczymy się, że jeść i przed wybuchem wyrzucić. Myślisz, coś nowego znalazłem? No tak ludzie robią. Na randkę się umówię z tobą, ale tylko raz. Póki nie wybuchniesz, nie? Znacie to? Ludzie już dawno doszli do tego wniosku. Ja mogę mieć dziewczynę na randkę czy chłopaka, tak? Ale żeby z tym żyć? Na co dzień? Bez przesady. Przecież to pewne, że to wybuchnie. No ja też zresztą, tak? To jest logika tego świata teraz. Randkowanie na Facebookach, chrześcijaństwo na Facebookach, a w realu nie da się ciągnąć tego dłużej. Kościele, jest o co walczyć. Ja pozbawiam cię nadziei, dobrze, żeby Duch Święty, że tu będzie fajnie. Tu jeszcze jak nie masz fajnie, to pół biedy. Gorzej jak masz, to znaczy, że dobry granat jesz. Okej? Okay? Staniemy, poprosimy. Poprosimy Ducha Świętego, żeby nauczył nas podchodzić do życia od strony ducha. Nigdy nie rób, że podchodzisz do od strony ciała. Czy ja jestem napełniony Duchem Świętym i mówię napełniony Duchem Świętym? Czy ja podchodzę do jakiejkolwiek dziedziny życia od Ducha Bożego? Czy ja znajduję Królestwa wpierw, czyli Ducha, i idę z Duchem gdzieś tam? Czy ja idę gdzieś tam bez Ducha? Podchodź do każdej sprawy z Duchem Świętym, czyli ja to nazwałem sobie, mam taki gryps swój już, od strony Ducha musisz. Co Duch Święty myśli o tej sprawie? Co tu się dzieje, Duchu Święty? Co tu się dzieje? Nigdy nie leź sam. Nigdy nie leź sam. Do kobiety, do mężczyzny, do sprawy, do życia, do kościoła, do modlitwy. Nigdy nie idź sam. Od strony Ducha. Duch Święty, jeżeli ty go zawołasz jako bezradny, on od razu przy tobie będzie. I wtedy z Duchem Świętym idziesz. Nauczysz się, jak funkcjonować w Kościele. Byś nauczył się w Kościele, jak chodzić z Duchem Świętym. Duchu Święty. Przecudny. My chcemy to zrobić. My chcemy to zrobić. My chcemy Ciebie. I my chcemy to zrobić. Ty wiesz, którzy to są prawdziwi. Ty wiesz,
którzy są przeznaczeni, żeby operować w Królestwie. Ty wiesz, którzy to są. My chcemy to zrobić. Ja wierzę, że Ty powołujesz ludzi, którzy są gotowi przebijać się. Którzy są gotowi, są już gotowi do tego, żeby przebijać się. Ty wkładasz pragnienia w serca, wyrwanie się z tego getta, doświadczenia najlepszych rzeczy. Ja dziękuję Ci, że Ty dałeś nam wielki przywilej zrobienie dziury w niebie i wyłamania się z tego całego bałaganu. My potrzebujemy Twojej atmosfery, Twojego wpływu, Twojego królestwa. Duchu Święty, Twojego działania. Twojego przebicia nieba. Twoją mocą, naszą wiarą. Ty dajesz chcenie Kościołowi. Dajesz chcenie Kościołowi. Żebyśmy chcieli przebić się. Daj nam taką zdrową niezgodę na to, żeby nie wyjechać ponad sufit. My chcemy wyjechać, my chcemy iść do przodu. My nie chcemy zamknąć się w tym getcie, ale chcemy, żeby ten pierścień demoniczny pękł. My tak chcemy. My chcemy czegoś więcej. My chcemy to, co przychodzi z nieba. Daj głód, powołujesz ludzi, daj głód dla Kościoła, daj głód dla ludzi, którzy są głodni tego, żeby się przebić. Którzy nie gadają, ale przebijają się każdego dnia. Każdego dnia my chcemy szturmować, żebyś Ty szturmował nasze serca, a my z naprawionymi sercami będziemy szturmować niebo. Naucz nas tak żyć. Naucz nas tak żyć. Naucz nas żyć przy otwartym niebie. Utrzymywać wiarą absolutnie otwarte niebo. Daj głód do tego. Daj głód wyjścia na wolność. Daj głód miłości Jezusa, miłości Ojca. Niech to się dzieje. Duchu Święty, my potrzebujemy Ciebie, żebyś Ty transportował, żebyś był z nami w całej tej drodze z góry na dół, z dołu na górę. My potrzebujemy Ciebie. Ja wierzę, że Ty musisz być z nami. Ty musisz być z nami. Naucz nas odbierać Ciebie więcej niż cokolwiek innego, ani kogokolwiek innego. Być z Tobą. Być z Tobą. Podchodzi do każdego człowieka, do każdego demona, ale już z Tobą. My potrzebujemy Ciebie najbliżej, żebyś wypełniał nas. Najbliżej. Byś uczył, wypełniał. Wypełniał, uczył. Tak potrzeba Ciebie. Otwórzcie teraz swoje serca i powiedz tak. Jeżeli nie masz żadnego pragnienia miłości Jezusa, to możesz modlić się tą modlitwą. Daj mi to pragnienie. Jeżeli nie masz żadnego pragnienia, bo skradzione masz pragnienie i chcesz zagospodarować się tylko w tym chlebie, to powiedz złam to. Wołaj z miejsca biedy. Nie dyskwalifikuj się od razu, że a ja nic nie chcę, ja jestem do kitu. Nie. Wołaj, daj mi chcenie, daj mi pragnienie. Z każdego pułapu możesz wołać. Daj mi chcenie. Daj mi pragnienie. Naucz mnie modlić się, naucz mnie wołać, naucz mnie chcieć. Jeżeli zobaczysz światło i zobaczysz, że coś z tobą jest w tej materii nie tak, to wołaj, tak właśnie stoję. Nie chcę, daj mi chcenie. Pragnę ziemi, pragnę tego młotu. Zabierz mi to pragnienie. Ja chcę pragnąć Ciebie z całego serca. Chcę nauczyć się.
I tak wołaj, z każdego punktu, z każdego punktu. Na początku to będzie bitwa, ale Duch Święty będzie już pracował nad tobą. Duchu Święty, ja wierzę, że Ty możesz doprowadzić Kościół, że będziemy wszyscy mocno chcieli wiercić się centralnie w niebo, centralnie w niebo. Naucz nas otworzyć niebo i żyć pod otwartym niebem. Naucz nas tak żyć. Naucz nas tak żyć. Uwolnij wiarę Kościoła. Uwolnij wiarę Kościoła. Niech tak będzie. Naucz nas każdego dnia stawać i szturmować niebo. Naucz nas każdego dnia. Każdego dnia przebić się przez nasze stare pragnienia. Przebić się przez pragnienia innych ludzi. Przebić się. Dla Twojej chwały. Amen. Tak, także pamiętajcie, że jeśli są opóźnienia, to te opóźnienia nie wypływają z Boga, jak Bóg Ci nie może odpowiedzieć. One wypływają z tego, że nie chcesz. Że nie chcesz przebić się przez niebo. Jeżeli coś w moim życiu trwa długo, to Jego przekonywanie mnie, żeby mi się chciało przebić. Tam już Bóg działa błyskawicznie. On nie opóźni Ci nic. On nie opóźni Ci nic. Twoja wiara w mocy Ducha Świętego zachce Ci się, przybijasz i tam już Bóg działa. Momentalnie. Pamiętacie, jak Wycklesford mówił? Jeżeli tu się w czymś grzebie, nie mam siły, przybijam się do nieba, Bóg daje mi siłę i przychodzę z nieba i tam już nic nie może się normalnie turlać. Okej? Okay? Tego uczymy się, przebijamy się każdego dnia. I lud Boży rzekł, amen, będzie dobrze.